Maju, ja widziałam na twoim Instagramie takiego tajemniczego, a może i nie do końca tajemniczego pana w kapeluszu. Bardzo przystojny. Czy to jest twój kolega, czy może przyjaciel, czy partner biznesowy, czy coś więcej? To jest Nick Fuget, to jest projektant kapeluszy, którego poznałam w Los Angeles. Niesamowity człowiek, który w zasadzie zaraził mnie swoją pasją. No bardzo przystojny też, muszę. Takim handmade'owym traktowaniem mody. Ale muszę ci powiedzieć, że ja tam byłam skupiona na, że tak powiem, innym mężczyźnie. No i właśnie tutaj przechodzimy płynnie do następnego pytania, bo walentynki, słuchaj, czy jakieś plany, czy sama, czy jak to u ciebie? Tam? Ja nie wiem, ja bym chciała, żeby te walentynki były codziennie. Nie mam problemu z tym, żeby okazywać miłość osobie, którą kocham, codziennie, więc dla mnie walentynki to jest taki święta jak Sylwester, w zasadzie jak każdy inny dzień. Z tego, co pamiętam, walentynki pracuję na planie programu, więc chyba... Ale chyba nie przez cały dzień i całą noc. Właśnie przez cały dzień i całą noc, bo wracam do tego, co powiedziałam, 48 godzin metamorfoza, a zazwyczaj w nocy robimy kolor włosów, nad którym też czuwam i kontroluję. Ja jestem walnięta, jeżeli chodzi w ogóle o pracę z moim beauty teamem, ale oni to wiedzą, oni są bardzo profesjonalni i wiedzą, że u mnie nie ma kompromisów, więc ta metamorfoza na samym końcu musi być po prostu spektakularna. Absolutnie spektakularna. Ja ci życzę samych spektakularnych metamorfoz, jak zwykle, Maju, dziękuję. Bardzo ci dziękuję, ale nie chcę zapeszyć.